Adwent, dzień 17. Tytuł: Narodzenie Chrystusa, fragment z trzeciej części Sumy Teologicznej. Autor: Święty Tomasz z Akwinu. Źródło: Katedra Historii i Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Przekład: 1963, Ośrodek Wydawniczy Veritas. Narracja: Fonoteka Sobieskiego. Tekst. Zagadnienie 35: Narodzenie Chrystusa. Po omówieniu poczęcia Chrystusa przejdziemy do Jego narodzenia. Po pierwsze, samego narodzenia, po drugie, objawienia się nowonarodzonego. Temat pierwszy ujmiemy w 8 artykułach. Po pierwsze, czy narodzenie dotyczy natury, czy też osoby? Po drugie, czy wolno przypisywać Chrystusowi, prócz wiecznego, jeszcze jakieś inne narodzenie? Po trzecie, czy ze względu na doczesne narodzenie Chrystusa Najświętsza Panna była Jego matką? Po czwarte, czy powinno się ją nazywać Matką Boga? Piątego, czy Chrystus ze względu na dwojakie synostwo jest Synem Boga Ojca i Dziewicy Matki? Szóstego, dotyczy sposobu, w jaki się Chrystus narodził. Siódmego, dotyczy miejsca narodzenia. Ósmego, dotyczy czasu narodzenia. Artykuł pierwszy, czy narodzenie Chrystusa jest narodzeniem natury czy osoby? Wydaje się, że jest raczej narodzeniem natury. Po pierwsze, mówi bowiem Augustyn. Jeden emotikon: smutek, poczęcie i zrodzenie natury wiecznej i boskiej z natury ludzkiej było uwarunkowane prawdziwością tej ostatniej. Skoro zaś poczęcie i narodzenie się z natury ludzkiej odpowiadało boskiej naturze, to o wiele bardziej odpowiadało ono naturze ludzkiej Chrystusa. Po drugie, zgodnie z tym, co mówi filozof. 2. Wyraz natura wyprowadzamy z łacińskiego słowa nascendum, to znaczy rodzenie się. A skoro przy tworzeniu nazw pochodnych uwzględniamy podobieństwo znaczeniowe, wydaje się, że narodzenie dotyczy raczej natury niż osoby. Po trzecie, ściśle mówiąc, rodzi się to, co zaczyna istnieć. A narodzenie Chrystusa nie zapoczątkowało istnienia Jego osoby, lecz Jego ludzkiej natury. Wydaje się więc, że dotyczy ono właściwie raczej natury, a nie osoby. A jednak Damasceńczyk mówi. 3. Narodzenie to jest narodzeniem osoby, a nie natury. Wykład. Mówiąc o narodzeniu, możemy mleć na myśli bądź podmiot, bądź też końcowy rezultat. Za podmiot narodzenia uważamy tego, kto się rodzi. Rodzi się zaś właściwie osobnik, nie natura. A ponieważ narodzić się to w pewien sposób powstać, więc celem narodzenia, podobnie jak celem powstawania, jest istnienie. Lecz tylko byt samoistny istnieje w ścisłym tego słowa znaczeniu. O istnieniu formy niesamłastnej mówimy jedynie dlatego, że przez nią istnienie się konkretyzuje. Bytem samoistnym jest osoba, bądź osobnik, natura zaś to forma, w której realizuje się samoistne bytowanie jakiejś rzeczy. To też narodzenie przypisujemy, biorąc ściśle, osobie lub osobnikowi, jako podmiotowi narodzenia, a nie naturze. Zakres narodzenia uważamy natomiast naturę. Bo kresem powstawania i każdego rodzenia się jest forma, a natura jest tu formą. Stąd spotykane u filozofa określenie narodzenia. 4. Jako drogi ku naturze, natura dąży bowiem do zrealizowania formy, czyli natury gatunku. Ad 1, to, że osoba Boża i natura jest tym samym, pozwala niekiedy, mówiąc natura, mieć na myśli osobę, czyli pierwszy podmiot czynności. W tym znaczeniu posługuje się tu wyrazem natura święta Augustyn, kiedy mówi 5, że została poczęta i zrodzona Boża natura, ma na myśli to, że została poczęta i zrodzona osoba Syna co do tej natury ludzkiej. Ad po drugie, o nazwie ruchu lub zmiany i jego rodzaju decyduje nie podmiot, który się porusza, lecz kres, ku któremu dany ruch zmierza. To też posługujemy się wyrazem narodzenie, mając na uwadze nie osobę, podmiot narodzenia, lecz naturę, jego kres. Ad po trzecie, ściśle biorąc, narodzenie zapoczątkowuje nie istnienie natury, lecz istnienie osoby w jakiejś naturze, gdyż jak wiemy. 6. Przez naturę rozumie się byt jako określony jakoś, a przez osobę byt jako samoistny. Artykuł 2. Czy wolno Chrystusowi przypisywać jakieś doczesne narodzenie? Wydaje się, że nie. Po pierwsze, narodzenie bowiem jest to pewnego rodzaju zmiana, dzięki której coś, czego nie było, zaczyna istnieć. Chrystus zaś istniał od wieków, nie mógł więc się narodzić w doczesności. Po drugie, bezprzedmiotowe jest narodzenie tego, co jest doskonałe ze swej istoty.
Osoba Syna Bożego była doskonała przed wiekami, zbyteczne więc było jej narodzenie doczesne, jak się zdaje przeto, nie rodziła się w ten sposób. Po trzecie, skoro narodzenie odnosi się ściśle biorąc do osoby, a w Chrystusie mamy tylko jedną osobę, mamy więc tylko jedno narodzenie. Po czwarte, mówić o czyimś dwukrotnym narodzeniu, to znaczy mówić, że ktoś urodził się dwa razy. Otóż w powiedzeniu, że Chrystus dwa razy się urodził, jak się zdaje, zawiera się błąd. Jego wiekuiste rodzenie się z Ojca nie doznało przerwy, której istnienie zakłada zwrot, dwa razy. Mówimy bowiem, że ktoś biegł dwa razy, jeżeli bieg swój przerywał. Nie wolno więc, jak się wydaje, przypisywać Chrystusowi dwukrotnych narodzin. A jednak Damasceńczyk mówi. 1. Oświadczamy, że były dwa narodzenia Chrystusa, jedno z Ojca, przedwieczne i jedno, które dokonało się dla nas, ostatnio. Wykład. Natura, jak wiemy. 2. Jest tym dla narodzenia, czym dla ruchu bądź zmiany jest kres. Otóż, jak dowiódł filozof. 3. Ruchy rozróżniamy w zależności od ich kresu. Chrystus ma dwie natury, boską i ludzką. Pierwszą otrzymał przed wiekami, od Ojca, drugą w doczesności, od Matki. Musimy więc mu przypisywać dwa narodzenia, jedno, przedwieczne, z Ojca, drugie, doczesne, z Matki. Ade po pierwsze przytoczony zarzut wysuwał niejaki Felicjan, heretyk. Augustyn daje nam następującą odpowiedź. 4. Załóżem Y zgodnie z życzeniem wielu, że jest jakaś powszechna dusza świata, która jakimś niewysłowionym poruszeniem ożywia wszystkie nasiona, tak iż nie jest tylko czymś współstwarzanym z rodzącymi się bytami, lecz sama daje życie temu, co ma się zrodzić. Otóż gdyby ta dusza świata przeniknęła do łona matki, by tam ukształtować nadającą się dla siebie materię, to utworzyłaby z tą rzeczą jedną osobę, lecz nie stanowiłaby z nią oczywiście jednej substancji. Stałoby się wówczas to, że dwie substancje, dusza przez swoją czynność i materia przez swoją bierność, dałyby jednego człowieka. Powiedzielibyśmy wówczas, że dusza się narodziła, nie mając na myśli tego, że nie istniała jako taka przedtem. O ileż wzniosiejsze jest narodzenie Syna Bożego z Matki, jako człowieka, przy założeniu, że Duch narodził się wraz z ciałem nie stanowiąc jednej natury lecz jedną osobę. Wszakże nie mówimy, że to był początek istnienia Syna Bożego, żeby ktoś nie przypisał bóstwu doczesności. I wiemy, że Syn Boży nie posiadał ciała od wieków, w przeciwnym razie musielibyśmy sądzić, że nie przyjął On prawdziwego ciała ludzkiego, lecz jakieś jego pozory. Ade po drugie przytoczony argument, którym operował Nestoriusz, zwalcza Cyryl w jednym z listów, jak następuje. 5. Nie twierdzimy, że po narodzeniu się z Ojca istniała konieczność powtórnych narodzin Syna Bożego ze względu na Niego samego. Tylko głupiec oraz ignorant może utrzymywać, że istniejący przed wiekami, współwieczny Ojcu, wymagał drugiego początku. Lecz twierdzimy, że dla nas i dla naszego zbawienia, jednocząc z sobą człowieczeństwo w bytowaniu samoistnym, wziął początek z niewiasty. I dlatego mówimy o Jego cielesnym narodzeniu. Ade po trzecie osoba jest podmiotem narodzenia, kresem zaś, ku któremu ono zmierza, jest natura. Otóż istnieje taka możliwość, że jeden podmiot podlega wielu przemianom różniącym się między sobą w zależności od różnicy kresów, ku którym te przemiany zmierzają. Nie znaczy to, byśmy twierdzili, iż odwieczne rodzenie się jest przemianą lub ruchem, lecz że mówi się o nich używając tych terminów. Ade po czwarte można mówić o dwukrotnym narodzeniu Chrystusa z uwagi na dwa rodzaje narodzin. Skoro o tym, który biegał w dwóch różnych odcinkach czasu, mówimy, że biegł dwa razy, to o tym, który się raz narodził przed wiekami, a raz w pewnym momencie czasu, możemy powiedzieć, że się narodził dwa razy. Wieczność i czas różnią się bowiem między sobą w stopniu bez porównania większym niż dwa odcinki czasu, chociaż zarówno wieczność jak i czas jest jakimś wymiarem trwania. Artykuł 3. Czy ze względu na doczesne narodzenie Chrystusa? Najświętszą Pannę można nazywać Jego Matką? Wydaje się, że nie. Po pierwsze, jak wiemy bowiem. 1. Najświętsza Maryja Panna nie brała czynnego udziału w narodzeniu Chrystusa, a jedynie dostarczyła materii. A to, jak się wydaje, nie jest tytuł wystarczający do nazywania jej matką, w przeciwnym razie drzewo nazywalibyśmy matką łóżka lub ławki. Najświętszej Panny więc, jak się zdaje, nie możemy nazywać matką Chrystusa.
Po drugie, narodzenie Chrystusa z Najświętszej Panny było cudowne. Lecz cudowne powstanie nie stanowi o macierzyństwie lub synostwie. Nie powiemy bowiem, że Ewa jest córką Adama. Sądzimy więc, że i Chrystusa nie można nazywać synem Najświętszej Panny. Po trzecie, macierzyństwo jest związane, jak sądzimy, z wydzieleniem nasienia. A jak mówi Damasceńczyk? 2. Ciało Chrystusa utworzył Duch Święty nie przez zapłodnienie, lecz przez akt stwórczy. Nie można więc, jak się wydaje, Najświętszej Panny nazywać Matką Chrystusa. A jednak powiedziano w Ewangelii. 3. Z narodzeniem Chrystusa tak było. Gdy była poślubiona Matka Jezusa, Maryja, Józefowi i tak dalej. Wykład. Najświętsza Maryja Panna jest rzeczywistą i rodzoną Matką Chrystusa. Wiemy. 4. Bowiem, że ciało Chrystusa nie zostało przyniesione z nieba, jak utrzymuje Walentyn, heretyk, lecz zostało wzięte od dziewicy matki i utworzone z jej przeczystej krwi. Jak wynika z tego, cośmy powiedzieli? 5. Już to samo było wystarczającym warunkiem macierzyństwa. Najświętsza Panna jest przeto Matką Chrystusa. Ad 1, jak wiemy. 6. Ojcostwo, macierzyństwo i synostwo to nie są relacje związane z każdym powstawaniem, a tylko z powstawaniem bytów żywych. To też utworzenie przedmiotów martwych z jakiejś materii nie pociąga za sobą relacji macierzyństwa i synostwa. Są one bowiem uwarunkowane powstaniem istot żywych, czyli rodzeniem się w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ad 2, jak mówi Damasceńczyk. 7. Doczesne narodzenie Chrystusa, to, przez które Chrystus narodził się dla naszego zbawienia, dokonało się poniekąd na naszą modłę, ponieważ człowiek narodził się z niewiasty, we właściwym czasie po poczęciu. Ale jest też czymś, co nas przewyższa, bo Chrystus poczał się nie przez zapłodnienie, ale za sprawą Ducha Świętego z Najświętszej Panny, górując nad prawami poczęcia. Ze względu na wkład Matki omawiane narodzenie było przyrodzone, ze względu zaś na działanie Ducha Świętego było cudowne. Najświętsza Maryja Panna była przeto rzeczywistą, rodzoną Matką Chrystusa. Ad 3, wydzielenie przez kobietę nasienia nie jest, jak wiemy. 8. Koniecznym warunkiem poczęcia. Nie było przeto konieczne do zostania matką. Artykuł 4. Czy Najświętszą Pannę trzeba nazywać Matką Bożą? Wydaje się, że nie. Po pierwsze, o tajemnicach Bożych powinniśmy bowiem mówić tylko to, co się zawiera w Piśmie Świętym. Otóż tam nigdzie nie czytamy o Matce lub Rodzicielce Boga, tylko o Matce Chrystusa lub Matce Dziecięcia. 1. Najświętszej Panny nie powinno się przeto nazywać Matką Boga. Po drugie, Chrystusa nazywamy Bogiem z uwagi na Jego boską naturę. Lecz natura ta nie otrzymała początku istnienia od dziewicy. Nie wolno więc nazywać błogosławionej dziewicy Matką Boga. Po trzecie, nazwę Bóg orzekamy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym w ogólności. Jeśli Najświętsza Panna jest Matką Boga, to jest ona, jak wnioskujemy, Matką Ojca i Syna i Ducha Świętego. A to jest niedorzeczność. Nie wolno przeto nazywać błogosławionej dziewicy Matką Boga. A jednak czytamy w anatematyzmach Cyryla. 2. Zatwierdzonych przez Sobór Efeski. 3. Gdyby ktoś nie wyznawał tego, że Emmanuel jest prawdziwie Bogiem, oraz że wskutek tego Najświętsza Panna jest Boga Rodzicą, zrodziła bowiem cieleśnie Słowo Boże, które stało się ciałem, as. Wykład. Jak wiadomo. 4. Każda nazwa oznaczająca naturę w jej konkretnym bytowaniu może być odniesiona do jakiegokolwiek osobnika tej natury. A skoro, jak wiemy, 5. we wcieleniu nastąpiło połączenie natur w jednej osobie, to oczywiście wyrazu Bóg możemy używać na oznaczenie osoby posiadającej naturę ludzką i boską. I dlatego wszystko, co przysługuje naturze ludzkiej i wszystko, co przysługuje naturze boskiej, można odnieść do tej osoby, niezależnie od tego, czy nazwiemy ją wyrazem oznaczającym naturę boską, czy też wyrazem oznaczającym naturę ludzką. Otóż poczęcie i narodzenie przypisujemy osobie, posiadającej tę naturę, w której ona została poczęta i zrodzona. A skoro, jak wiemy, 6. natura ludzka została przyjęta przez boską osobę już w pierwszej chwili poczęcia, to wolno, jak wnioskujemy, twierdzić zgodnie z prawdą, iż Bóg począł się i narodził z dziewicy. Kobietę, która kogoś poczęła i zrodziła, nazywamy jego matką. To też słusznie Najświętszą Pannę nazywamy Matką Boga.
przeczyć temu, że błogosławiona dziewica jest Matką Boga, może tylko ktoś, kto przyjmuje tezę Fotyna, że poczęcie i narodzenie człowieczeństwa dokonało się zanim ów człowiek stał się Synem Bożym, bądź też ktoś, kto przyjmuje tezę Nestoriusza, iż człowieczeństwo to nie zostało przyjęte przez Słowo Boże do jedności nipostatycznej, czyli do jedności osoby Słowa Bożego. Oba powyższe twierdzenia są błędne i wobec tego herezją jest przeczyć temu, że Najświętsza Panna jest Matką Boga. Ad 1, przytoczono tu trudność wysuniętą przez Nestoriusza. Rozwiązujemy ją, wprawdzie przyznając, że w Piśmie Święta nie spotykamy wyraźnego stwierdzenia, iż Najświętsza Panna jest Matką Boga, mamy jednak wyraźne stwierdzenie, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem 7, oraz że Najświętsza Panna jest Matką Jezusa Chrystusa 8. To też ze słów Pisma Święta wynika niezbity wniosek, że jest ona Matką Bożą. Czytamy również. 9. Że z Żydów jest Chrystus według ciała, który jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. A wszak nie inaczej jest z Żydów, jak za pośrednictwem Najświętszej Panny. To też On, który jest nad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki, prawdziwie narodził się z Najświętszej Panny, jako swej Matki. Ad 2. Przytoczono tu zarzut Nestoriusza, Cyryl zbija go w liście do Nestoriusza. 10. Jak następuje, skoro dusza ludzka rodzi się wraz ze swoim własnym ciałem i stanowi, jak sądzimy, jeden byt z nim, uważalibyśmy za zbędną gadaninę powiedzenie, że ktoś jest rodzicielką ciała, lecz nie jest rodzicielką duszy. Coś podobnego obserwujemy w związku z narodzeniem Chrystusa. Musimy wyznać, że Słowo Boże, zrodzone z substancji Boga Ojca, przez przyjęcie ciała narodziło się z niewiasty według ciała. Należy więc stwierdzić, że Najświętsza Panna nazywa się Matką Boga nie ze względu na bóstwo, lecz ze względu na człowieczeństwo osoby łączącej w sobie bóstwo z człowieczeństwem. Ad po trzecie nazwa Bóg jest wprawdzie wspólna trzem osobom, ale używamy jej niekiedy, jak wiadomo. 11. Na oznaczenie tylko osoby Ojca, kiedy indziej osoby Syna, bądź też osoby Ducha Świętego. Mówiąc przeto, Najświętsza Panna jest Matką Boga, pod wyrazem Bóg rozumiemy wyłącznie wcieloną osobę Syna. Artykuł 5. Czy Chrystusowi przysługuje dwojakie synostwo? Wydaje się, że tak. Po pierwsze przyczyną synostwa jest bowiem narodzenie. A skoro Chrystusowi przysługuje dwojakie narodzenie, to przysługuje mu i dwojakie synostwo. Po drugie synostwo jest tym, co sprawia, iż nazywamy kogoś synem jego matki lub jego ojca. Istnienie więc synostwa zależy w pewien sposób od niego samego, bo istotą relacji jest to, że coś odnosi się do czegoś innego. 1. To też brak jednego człona relacji powoduje brak drugiego. Otóż synostwo przedwieczne, które sprawia, iż Chrystus jest Synem Boga Ojca, nie jest zależne od Matki, nie istnieje bowiem zależność wieczności od doczesności. Wobec tego Chrystusa z Matką nie łączy synostwo wieczne. Więc albo nie jest On wcale jej Synem, co byłoby sprzeczne z tym, cośmy już stwierdzili poprzednio. 2. Albo też musi być jej Synem w sensie jakiegoś innego synostwa doczesnego. Przysługuje mu przeto dwojakie synostwo. Po trzecie skoro jeden korelat zostaje określony przez drugi, to jasne jest, że ten drugi stanowi o gatunku pierwszego. A przecież nie ma takiej rzeczy, która by należała do dwóch różnych gatunków. Więc jedna i ta sama relacja, jak się wydaje, nie może łączyć danego podmiotu z dwoma krańcowo różnymi korelatami. Chrystusa nazywamy Synem Ojca Przedwiecznego i Matki Doczesnej, osób całkowicie różnych, nie można przeto, jak się wydaje, utrzymywać, że jedno i to samo synostwo łączyło go z Ojcem i z Matką. Chrystusowi przysługuje więc dwojakie synostwo. A jednak Damasceńczyk mówi. 3. Emotikon smutek w Chrystusie wielokrotne jest to, co związane z naturą, nie to, co z osobą. A skoro, jak wiemy. 4. Synostwo jest związane z osobą najściślej, stanowi bowiem właściwość osobową, to Chrystusowi przysługiwało tylko jedno synostwo. Wykład. Na ten temat wypowiadano różne zdania. Niektórzy teologowie akcentując przyczynę synostwa, czyli narodzenie, zakładali w Chrystusie dwojakie synostwo, wobec dwojakiego narodzenia. Inni zaś zwracając uwagę na podmiot synostwa, czyli osobę, twierdzili, że Chrystusowi, jako jednej osobie, przysługuje tylko jedno synostwo.
O tym, czy w danym wypadku jest jedna czy wiele relacji, decyduje nie przedmiot, lecz podstawa relacji, bądź też jej podmiot. Bo gdyby decydował przedmiot, to każdemu człowiekowi przysługiwałoby dwojakie synostwo, jedno w odniesieniu do ojca, drugie w odniesieniu do matki. Lecz po starannym rozważeniu zobaczymy, że każdego człowieka z jego ojcem i matką łączy, ze względu na jedność przyczyny, jedno i to samo synostwo. Pochodzi on bowiem od obojga rodziców przez jedno i to samo narodzenie, pozostaje więc do nich w jednym i tym samym stosunku. Powyższy argument dotyczy również nauczyciela, który tego samego przedmiotu uczy wielu uczniów, a także panującego, który rządzi wielu poddanymi w oparciu o jedną i tę samą władzę. Natomiast przy różnych gatunkowo podstawach powstają relacje różniące się między sobą co do gatunku. I mogą one współistnieć w jednym podmiocie, jak wtedy kiedy nauczyciel uczy jednych gramatyki, a innych logiki, więc przedmiotów różnych co do gatunku. Ten sam człowiek może być przeto nauczycielem różnych ludzi lub też uczyć tych samych ludzi różnych przedmiotów, będąc w rezultacie podmiotem różnych relacji. Ale bywa i tak, że ktoś pozostaje w pewnym stosunku do wielu rzeczy w oparciu o wiele przyczyn należących do jednego i tego samego gatunku, jak na przykład ojciec w stosunku do wielu synów zrodzonych przez siebie w różnym czasie. Ojcostwo jego nie może być wielogatunkowe, skoro i procesy rodzenia nie różnią się między sobą co do gatunku. A ponieważ w jednym i tym samym podmiocie nie mogą współistnieć liczne formy tego samego gatunku, to wykluczone jest również, by jednego człowieka cechowało wielorakie ojcostwo w stosunku do rodzonych synów. Sprawa przedstawia się inaczej, jeżeli ten człowiek obok syna zrodzonego przez naturalne rodzenie miał syna przybranego przez adopcję. A skoro nie ulega wątpliwości, że wiekuiste narodzenie Chrystusa z Ojca nie jest identyczne z Jego narodzeniem z Matki i oba te narodzenia gatunkiem się różnią, to musimy stwierdzić u Chrystusa synostwo dwojakie, jedno doczesne, a drugie wieczne. Ponieważ jednak podmiotem synostwa nie jest natura ani jej część, lecz osoba, w Chrystusie zaś mamy tylko jedną osobę wieczną, to przysługuje Mu tylko jedno synostwo, to, które cechuje wieczną osobę. Wszelki stosunek orzekany o Bogu w oparciu o pojęcia wzięte z życia doczesnego nie zakłada, jak wiemy. 5. W samym Bogu wiekuistym jakiegoś stosunku rzeczywistego, a tylko myślny. Tak więc każda z powyższych opinii jest pod pewnym względem prawdziwa. Z uwagi na istotne racje synostwa trzeba bowiem stwierdzić w Chrystusie istnienie dwojakiego synostwa, w zależności od dwojakich narodzin, z uwagi zaś na podmiot synostwa, którym może być tylko osoba wieczna, przysługuje Chrystusowi tylko jedno synostwo, wieczne. Chrystusa nazywamy jednak też synem matki ze względu na jej macierzyństwo w stosunku do Niego. Podobnie Boga nazywamy Panem, i chociaż relacja panowania nie jest czymś realnym w samym Bogu, mimo to Bóg jest rzeczywistym Panem ze względu na to, że stworzenia są Mu rzeczywiście poddane. Tak samo Chrystusa nazywamy rzeczywistym synem Matki Dziewicy, ze względu na jej realne macierzyństwo w odniesieniu do Chrystusa. Ad 1, z doczesnego narodzenia wynikałoby doczesne realne synostwo Chrystusa, gdyby istniał odpowiedni podmiot. Lecz to jest wykluczone. Jak wiemy. 6. Osoba wieczna nie mogła się stać podmiotem doczesnej relacji. I nie może się stać podmiotem doczesnego synostwa w oparciu o naturę ludzką, gdyż wówczas podmiotem synostwa musiałaby się stać w pewien sposób ta natura, podobnie jak jest poniekąd podmiotem doczesnego narodzenia. Mówiąc na przykład o Etiopczyku, że jest biały ze względu na zęby, musimy uznać, że zęby są podmiotem białości. Lecz natura ludzka w Chrystusie w żaden sposób nie może być podmiotem synostwa, bo stosunek synostwa jest bezpośrednio związany z osobą. Ad 2, synostwo przedwieczne nie jest zależne od doczesnej matki, ale łącznie z tym synostwem ujmujemy pojęciowo wzgląd na doczesną zależność od matki, który upoważnia nas do nazywania Chrystusa jej synem. Ad 3, jak stwierdzono w metafizyce. 7, jedność i byt nawzajem się pokrywają. A skoro, jak w innym miejscu tego dzieła twierdzi filozof, może się zdarzyć, iż jednym członem relacji jest byt, drugim zaś nie jest byt, lecz tylko pojęcie, do takich należy stosunek między rzeczywistością poznawalną i wiedzą o niej. 8. To może być również i tak, że jakiejś relacji ze strony jednego z członów odpowiada kilka relacji ze strony drugiego. Między ludźmi, ze strony rodziców mamy dwie relacje, jedną, ojcostwa, drugą, macierzyństwa.
Relacje te są różne co do gatunku, z tego powodu, że w inny sposób ojciec jest przyczyną narodzin, a w inny matka. W wypadku zaś wielu jednorodnych przyczyn powodujących jedno działanie, jak na przykład wielu ludzi ciągnących jeden statek, wszystkie te przyczyny są podmiotem jednej l tej samej relacji. Ze strony potomka zaś istnieje jedno synostwo według rzeczy, lecz dwojakie ze względu na rację, stanowiąc w ten sposób odpowiednik do relacji rodziców z potomkiem. Tak też i w Chrystusie, w pewnym znaczeniu tego słowa, jest tylko jedno synostwo realne, to, które łączy go z Ojcem Przedwiecznym, lecz istnieje drugi aspekt jego synostwa, aspekt doczesny, który go łączy z Matką Doczesną. Artykuł 6. Czy Chrystus narodził się w sposób bezbolesny dla Matki? Wydaje się, że nie. Po pierwsze czytamy w Piśmie Świętym. 1. Którego dnia będziesz jadł z niego, śmiercią umrzesz. Widzimy więc, że następstwem grzechu pierwszych rodziców jest śmierć ludzi. Podobnie są nim bóle porodowe, stosownie do słów. 2. W bólach będziesz rodzić synów. Chrystus chciał podlegać śmierci. Wydaje się więc, że z tej samej racji narodzeniu jego towarzyszyły bóle. Po drugie, jaki początek, taki koniec. A skoro koniec życia Chrystusa był bolesny, stosownie do słów proroka. 3. Prawdziwie, bóle nasze On nosił, to el narodzeniu Jego, jak się zdaje, również towarzyszyły bóle. Po trzecie relacja dzieła, o narodzeniu Zbawiciela. 4. Mówi o akuszerkach przy narodzeniu Chrystusa. Sądzimy, że były potrzebne ze względu na bóle rodzącej kobiety. Wydaje się więc, że Najświętsza Panna porodziła z towarzyszeniem bólów. A jednak Augustyn zwraca się do Dziewicy Matki w następujący sposób. 5. Przy poczęciu znalezionaś bez naruszonego dziewictwa, a przy porodzie bez bólów. Wykład. Przyczyną bólów porodowych jest otwarcie łona przy wydaniu na świat potomka. Wiemy zaś. 6. Że Chrystus wyszedł z zamkniętego łona matki, tak iż nie było tam naruszenia dziewictwa. I dlatego przy tym narodzeniu nie było żadnego bólu ani uszkodzenia czegokolwiek, lecz najwyższa radość z powodu przyjścia na świat Boga człowieka, stosownie do słów Pisma Świętego. 7. Rodząc rodzić będzie, jak lilia, i rozraduje się weseląc się i chwaląc. Ad 1. Bóle porodowe u kobiet są następstwem kontaktu płciowego z mężczyzną. To też po słowach. 8. W bólach będziesz rodzić, powiedziano, i będziesz pod władzą męża. Lecz jak mówi Augustyn. 9. Spod tego wyroku wyłączona została dziewica, Matka Boga, która poczęła Chrystusa bez pokalania się grzechem i bez szkody płynącej ze stosunku płciowego, to też porodziła bez bólów i pozostała nietkniętą i nienaruszoną w swej dziewiczości. Chrystus zaś z własnej woli przyjął śmierć, aby dać za nas zadośćuczynienie, gdyż nie będąc dłużnikiem śmierci karzącemu wyrokowi nie podlegał. Ad 2. Chrystus umierając zniszczył naszą śmierć. 10. Podobnie przez swój ból uwolnił nas od cierpień. Lecz ból rodzącej matki nie należał do Chrystusa, który przyszedł wynagrodzić za nasze grzechy. Nie było więc potrzeby, aby matka, jego cierpiała przy porodzie. Ad 3. Ewangelista mówi. 11. Że Najświętsza Panna sama owinęła w pieluszki i złożyła w szłobie dziecię, które porodziła. To jest dowód, że opowiadanie, zawarte we wspomnianym apokryfie, jest nieprawdziwe. To też mówi Hieronim. 12. Nie było tam żadnej akuszerki, ani krzątaniny babek. Ona sama była matką i akuszerką. Owinęła, powiada, w pieluszki dziecię i położyła je w szłobie. Zdanie to obala brednie apokryfów. Artykuł 7. Czy Chrystus powinien był narodzić się w Betlejem? Wydaje się, że nie. Po pierwsze powiedziano bowiem. 1. Z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalem. Skoro Chrystus jest prawdziwie Słowem Bożym, to powinien był przeto wejść na świat z Jeruzalem. Po drugie Pismo Święte mówi. 2. Że Chrystusa nazwą Nazare Jerzykiem. Nazwa ta została wzięta od słów proroka. 3. Kwiat z korzenia jego wyrośnie. Bo wyraz Nazaret oznacza kwiat. Lecz ludzi nazywamy najczęściej od miejsca ich pochodzenia. Wydaje się więc, że Chrystus powinien był się narodzić w Nazarecie, tam, gdzie został poczęty i wychowany. Po trzecie Pan przyszedł na świat, aby objawić wiarę opartą na prawdzie, stosownie do jego słów.
4. J.M. Na to się narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Łatwiej mógłby to osiągnąć, gdyby się narodził w Rzymie, mieście, które wówczas panowało nad światem. To też i Paweł pisząc do Rzymian mówi. 5. Wiara wasza słynie po całym świecie. Chrystus więc, jak się zdaje, nie powinien był narodzić się w Betlejem. A jednak powiedziano w Starym Testamencie. 6. A ty, Betlejem Efrata, z ciebie mi wyjdzie, który będzie panującym w Izraelu. Wykład. Dwa powody skłoniły Chrystusa do narodzenia się w Betlejem, po pierwsze, jak pisze święty Paweł. 7. Według ciała był on potomkiem Dawida, list do Rzymian 1,3, który otrzymał specjalną obietnicę dotyczącą Chrystusa. W Piśmie Świętym na ten temat czytamy. 8. Rzekł mąż, któremu postanowiono, o Chrystusie, Boga Jakubowego. Chrystus przeto chciał się narodzić w Betlejem, tam, skąd pochodził Dawid, aby samo miejsce narodzenia wskazywało na spełnienie obietnicy danej Dawidowi. Podkreśla to ewangelista mówiąc. 9. Jako że był z domu i pokolenia Dawidowego. Po drugie, ponieważ, jak mówi Grzegorz. 10. Wyraz, Betlejem znaczy tyle co, dom chleba. Sam Chrystus mówi o sobie. 11. J.M. jest chleb żywy, który zestąpił z nieba. Ad 1. Dawid narodził się w Betlejem, a wybrał Jerozolimę, aby w niej założyć stolicę królestwa i wybudować świątynię Bogu, obrał Jerozolimę na miasto zarazem królewskie i kapłańskie. Kapłaństwo zaś i królowanie Chrystusa zostało dopełnione głównie przez jego mękę, toteż słusznie Chrystus wybrał Betlejem na miejsce narodzenia, a Jerozolimę na widownię męki. Przez ten fakt okrył wstydem ludzi próżnych, którzy szczycą się tym, że swój ród wywodzą ze sławnego miasta i tam chcą również być przedmiotem czci. Chrystus na odwrót, chciał się urodzić w mieście nieznanym, a w sławnym doznać zniewagi. Ad 2. Chrystus chciał być kwiatem nie przez cielesne narodzenie, lecz przez życie pełne cnót. I dlatego chciał otrzymać wychowanie w Nazarecie, a urodzić się w Betlejem, jak przechodzień, gdyż, jak mówi Grzegorz. 12. Przyjmując człowieczeństwo narodził się jak gdyby na obczyźnie, w miejscu obcym nie dla swej władzy, lecz dla swej natury. A będą mówi. 13. Zabrakło mu miejsca w gospodzie, wobec tego przygotował nam wiele mieszkań w domu ojca swego. Ad 3. Zgodnie ze słowami wypowiedzianymi na soborze efeskim. 14. Emotikon smutek gdyby Chrystus wybrał miasto największe, Rzym, sądzono by, że zmienił świat w oparciu o potęgę jego obywateli, gdyby był synem cesarza, owocność działania przypisano by władzy. Lecz, by pokazać, że to Bóg przemienił świat, Chrystus wybrał ubożuczną matkę i jeszcze ubożyszą ojczyznę. Wybrał Bóg to, co słabe u świata, jak mówi apostoł. 15. Aby zawstydzić potężnych. I dlatego, by jeszcze wyraźniej okazać swą moc, w dowód pełnego zwycięstwa ustanowił głowę swojego kościoła w samym Rzymie, głównym mieście świata, aby stamtąd po całej ziemi szerzyła się wiara, stosownie do słów proroka. 16. Poniżej miasto wyniosłe podepcze je noga ubogiego, to jest, Chrystusa, kroki nędzarzy, apostołów, Piotra i Pawła. Artykuł 8. Czy Chrystus narodził się w odpowiednim czasie? Wydaje się, że nie. Po pierwsze Chrystus bowiem przyszedł, aby tym, którzy do Niego należą, przywrócić wolność. Narodził się zaś w okresie niewoli, kiedy, jak mówi ewangelista. 1. Cały okrąg ziemi miał być spisany na rozkaz Augusta, stając się jak gdyby jego podatnikiem. Wydaje się więc, że Chrystus narodził się w czasie nieodpowiednim. Po drugie obietnice o narodzeniu Chrystusa nie były dane poganom, o czym apostoł mówi pisząc o Izraelitach. 2. Ich są obietnice. Chrystus narodził się zaś w czasie panowania króla cudzoziemca, jak widzimy ze słów Ewangelii. 3. Gdy się narodził Jezus, za dni króla Heroda. Wydaje się więc, że narodził się w czasie nieodpowiednim. Po trzecie czas obecności Chrystusa na świecie został przyrównany do dnia, gdyż Chrystus jest światłością świata. 4. To też mówi o sobie, mam wykonywać sprawy tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Ale latem dni są dłuższe niż w zimie. Skoro więc narodził się w środku zimy, bo na 8 dni przed początkiem stycznia, to wydaje się, że narodził się w czasie nieodpowiednim. A jednak powiedziano.
5. Gdy nastała pełność czasu, zesłał Bóg syna swego, powstałego z niewiasty i podległego zakonowi. Wykład. Między Chrystusem a pozostałymi ludźmi jest ta różnica, że inni ludzie rodzą się jako niewolnicy czasu, a Chrystus jako Pan i Stwórca wszystkich czasów, wybrał dla siebie moment, w którym miał się narodzić, podobnie jak wybrał sobie matkę i miejsce narodzenia. A skoro co od Boga, to jest uporządkowane. 6. I należycie urządzone, to stąd płynie wniosek, że Chrystus urodził się w czasie najbardziej odpowiednim. Ad 1. Chrystus przyszedł wyzwolić nas ze stanu niewoli na wolność. To też, jak przyjął naszą śmiertelność, aby nas doprowadzić do życia, tak też, mówiąc słowami Biblii. 7. On raczył przyjąć dało w takim czasie, iż natychmiast po narodzeniu został umieszczony w cesarskim spisie. Aby nam przynieść wolność, sam poszedł w niewolę. Były to czasy, kiedy cały okrąg ziemi żył pod jednym władcą, a na świecie panował niezmącony pokój. I dlatego w tym czasie wypadało narodzić się Chrystusowi, który, jak powiedziano, 8, jest naszym pokojem i dwoje jednym uczynił. Mówi przeto Hieronim. 9, wertujmy stare dzieje, a dowiemy się, że aż do 1928 roku rządów cesarza Augusta na całym okręgu ziemi panowała niezgoda, a gdy się Pan narodził, wszelkie walki ustały, zgodnie ze słowami proroka. 10, nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi. I to, że kiedy na całym świecie panował jeden władca, narodził się Chrystus, o którym powiedziano. 11, iż tych, którzy byli Jego, przyszedł zgromadzić w jedno, aby była jedna owczarnia i jeden pasterz. Ad 2. 12. Chrystus chciał się narodzić za panowania króla cudzoziemca, aby się spełniła przepowiednia Jakuba. 13. Nie będzie owięte berło od dżubi ani wódz z biodr jego, aż przyjdzie, który ma być posłań. Bo jak mówi Chryzostom. 14. Prorocy byli posyłani, by leczyć naród żydowski, do czasu aż był on pod panowaniem królów Żydów, choć grzeszników. Lecz w momencie, kiedy zakon Boży trafił pod władzę królów bezbożnych, narodził się Chrystus, bo ciężka i beznadziejna choroba wymagała lepszego lekarza. Ad 3, jak czytamy w dziele, De Quaest. Nova Eteritest. 16. Chrystus chciał się narodzić w tym czasie, kiedy dnia zaczęło przybywać, aby pokazać, iż przyszedł w ludziach rozniecić światło Boże stosownie do słów Ewangelii. 16. Zaświecić tym, którzy w ciemności i w cieniu śmierci siedzą. Wybrał też na moment narodzenia surowy czas zimy, aby odtąd za nas umartwiać swe ciało.